środę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym odbyły się uroczystości związane z Dniem Patrona. Minął rok od nadania specjalnemu ośrodkowi imienia Jana Pawła II. Uczniowie przygotowali z tej okazji program słowno-muzyczny. Odbył się również quiz wiedzy o Janie Pawle II. Bardzo serdecznie witam w murach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Jana Pawła II, miłych, zacnych i dostojnych gości. Rok temu, 23 października 2009 roku, odbyło się w naszym ośrodku uroczyste nadanie imienia naszej placówce. Po roku spotykamy się na Dniu Patrona. I właśnie dzisiaj ten Dzień Patrona jest w naszej placówce uchwalony. Staraliśmy się w sposób godny przygotować do dzisiejszego święta i w imieniu całej społeczności uczniowskiej i pracowniczej naszego ośrodka chcę bardzo serdecznie i ciepło przywitać zacnych gości. Dorastając nienacka przez miłość i potem tak nagle dorośli, trzymając się za ręce, wędrując w wielkim tłumie, serca schwytane jak ptaki, profile wrastają w półrok, wiem, że w ich sercach biedne na całej ludzkości. Trzymając się za ręce, usiedli cicho nad brzegiem, pięć drzewa i ziemia w księżycu, niedoszeptany tli trójkąt. Mgły nie dźwięku się jeszcze, serca dzieci wrastają nad rzeką, czy zawsze tak będzie, pytam, że wstaną stąd i pójdą? Papież zawsze chciał, byśmy dobrze rozegrali naszą młodość, by nasz rozwój wszedł w stronę pięknego człowieczeństwa. Kierował do nas słowa trudne, stawiał przed nami wysokie wymagania, wytaczał cele. Jednak młodzież nie zniechęcała się. Trwała przy swoim papieżu, który był i jest dla wielu jedynym autorytetem. O kim myślę, chyba już wiecie, o moim, twoim rodaku, papieżu najwspanialszym na świecie. Ja go znam, czasu niezbyt wiele. Słyszałem o nim w radiu, telewizji, a także w kościele. Święcił przykładem miłości każdemu. Nie czynił wyjątku biednemu ani bogatemu. Dzisiaj cię chlubię bardzo z tego, że moja szkoła nosi imię Jana Pawła II Wielkiego. On zawsze nas szukał. Wychodził nam naprzeciw. Pielgrzymował do krajów, w których młodzież go oczekiwała. A kiedy naszemu duchownemu przewodnikowi zabrakło sił, my towarzyszyliśmy mu na placu świętego Piotra w ostatnich chwilach. To o nas 2 kwietnia 2005 roku powiedział: szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. Kochany bracie, kochana siostro,
Rok temu były bardzo gorące przygotowania, no i skuteczna realizacja. Teraz po roku ustaliliśmy, że w każdą rocznicę będziemy obchodzić Dzień Patrona. Ten rok okazał się dla nas bardzo szczęśliwy i sądzę, że z tym patronem uda się w dalszym ciągu dużo zdziałać. Panie dyrektorze, zauważyłem, że podejście u Was do osoby patrona jest bardzo poważne. Po dzisiejszym quizie było widać, że dzieci mają niesamowitą wiedzę na ten temat. Tak, przywiązujemy wagę bardzo dużą i szczególnie tutaj wielkie zadanie stoi przed nauczycielką katechezy, nauczycielką religii. I ona zaszczepiła te wszystkie treści, które dzieci umiały publicznie przekazać i odpowiadać na zadawane pytania. Wczoraj odwiedziliśmy groby bliskich. Dzień Wszystkich Świętych to okazja do chwili zadumy nad przemijaniem, a także nieuchronnością śmierci. O bezpieczeństwo odwiedzających gostynińską nekropolię dbali policjanci i straż miejska. W czwartek w zespole szkół w Emilianowie odbyło się uroczyste nadanie imienia placówce. Szkoła otrzymała imię bohaterów 1 grudnia 1939 roku. Imię to ma upamiętniać 29 obywateli Gostynina straconych w Woli Łąckiej 1 grudnia 1939 roku przez hitlerowców. Szanowni Państwo, przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w różnych językach. W języku miłości, wiary, doświadczenia, historii i dziś nadszedł ten czas. Czas wyboru patrona. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu opinii wszystkich podmiotów szkoły. Okazało się, że najwięcej głosów uzyskali bohaterowie 1 grudnia 1939 roku. Mianem bohaterów określamy 29 osób, wybitnych mieszkańców Gostynina.
ziemi gostynińskiej, którzy zostali bestialsko zamordowani dnia 1 grudnia 1939 roku przez hitlerowców w lesie Woli Łąckiej. Drodzy uczniowie, przekazuję sztandar w wasze ręce. Niech prowadzi was ku lepszej przyszłości. Nigdy nie rezygnujcie z pamięci o ziemi, z której się wywodzicie. Doskonalcie się poprzez odkrywanie prawdy i piękna. Przyjmujemy sztandar szkoły i obiecujemy dbać o niego, sumiennie wykonywać swoje obowiązki, godnie reprezentować szkołę podstawową gimnazjum im. Jana. Wydarzyło się to 1 grudnia 1939 roku. Miałam wtedy 21 lat. Tego dnia, około godziny 6 nad ranem, na szosie stanęły samochody, które zainteresowały moich dwóch młodszych braci. Józef miał wówczas 13 lat. Zygmunt był 16-letnim młodzieńcem. Chłopcy, zaciekawieni tym, co się będzie dalej działo, zaczęli bacznie obserwować. Zobaczyli Niemców, którzy wyprowadzali z samochodów więźniów z Gostynina i okolic. Pojmani mieli ręce związane z tyłu drutem kolczastym. Niemcy poprowadzili kolumny więźniów w głąb lasu, a moi bracia podążali w bezpiecznej odległości za nimi. W czasie eskortowania jeden z więźniów nagle zaczął uciekać do lasu. Niemcy strzelali do niego, a moi bracia, wystraszeni tym, co się wydarzyło i zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, przybiegli szybko do domu. Opowiedzieli mi o tym, co zobaczyli. Wtedy ja, nikomu nic nie mówiąc, ubrałam się i poszłam do lasu. Stanęłam na szczycie wysokiego pagórka, z którego miałam dobrą widoczność i obserwowałam końcówkę egzekucji. No na pewno, przyjmując imię bohaterów 1 grudnia 1939 roku, jest to wielkie zobowiązanie. Ale my nie boimy się zobowiązań, wyzwań. Również z tego powodu, że my tak naprawdę to realizujemy.